Drodzy, bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawienie w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Zgodnie z obietnicą dzisiaj zacznę powoli omawiać cały list do Hebrajczyków, a przynajmniej jego, że się tak wyrażę, najważniejsze myśli dotyczące tego, o czym tak naprawdę autor tego listu mówi w orędziu do ludzi, którzy żyli w pierwszym wieku naszej ery. W rozdziale pierwszym możemy przeczytać takie oto słowa. Bóg po tym, jak dawno temu mówił do ojców w prorokach, w wielu częściach i na wiele sposobów. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w swoim Synu, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego też uczynił wieki. I On jest odblaskiem Jego chwały i doskonałym odzwierciedleniem Jego natury i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Gdy dokonał przez samego siebie oczyszczenia z grzechów, usiadł po prawicy majestatu na wysokościach, stając się o wiele doskonalszym od aniołów, do tego stopnia, że odziedziczył doskonalsze od nich imię. Do którego bowiem z aniołów powiedział on kiedykolwiek: Ty jesteś moim synem, dzisiaj cię zrodziłem. I znowu, ja będę dla niego ojcem, a on będzie dla mnie synem. I kiedy ponownie wprowadza pierworodnego na świat, mówi: I niech go wielbią wszyscy aniołowie Boga. A odnośnie aniołów mówi on: On czyni swoich aniołów wichrami i swoich sług płomieniami ognia. Natomiast odnośnie Syna mówi on: Twój tron, o Boże, jest na wieczność. Berło Twojego królestwa jest berłem sprawiedliwości. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie. Dlatego Bóg, Twój Bóg, namaścił Cię olejkiem radości nad Twoimi towarzyszami. Oraz Ty, JHWH, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem Twoich rąk. One przeminą, lecz Ty pozostaniesz. I wszystkie ulegną zużyciu jak szata i jak okrycie je zwiniesz. Jak szata, tak i one będą zmienione, ale Ty jesteś taki sam, a Twoje lata nie dobiegną końca. I do którego z aniołów powiedział on kiedykolwiek: Usiądź po mojej prawicy, aż uczynię Twoich wrogów podnóżkiem dla stóp Twoich. Czyż nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, aby świadczyć posługę na rzecz tych, którzy odziedziczą zbawienie? Jak zdążyliśmy zauważyć w tym fragmencie, autor tego listu mówi nam o przewyższającej wszystkich i wszystko wielkości Chrystusa. W wersecie pierwszym mogliśmy przeczytać tak. Bóg po tym, jak dawno temu mówił do ojców w prorokach, w wielu częściach i na wiele sposobów. W dzisiejszym materiale omówię jedynie dwa wersety tego pierwszego rozdziału, bo list jest, zawiera tyle bogatych szczegółów, że zajmie mi to ogromną ilość czasu, żeby to wszystko omówić. Oczywiście, jak powiedziałem na początku, skupię się na tych, że się tak wyrażę, strategicznych punktach tego orędzia. Ojcami, do których Bóg przemawiał dawno temu, byli oczywiście przodkowie żydowskich chrześcijan, do których został napisany ten list. Należeli do tych ojców chociażby tacy ludzie jak Adam, Noe, Abraham, Izaak i Jakub. Pierwszym prorokiem, który do nich przemówił jako narodu, był oczywiście bez wątpienia Mojżesz. I aby zrozumieć, kim jest prorok, zauważmy, że kiedy Bóg powołał Mojżesza, o czym czytamy w Księdze Wyjścia 7.1, powiedział on do niego tak. Wtedy JHWH powiedział do Mojżesza: Patrz, czynię cię Bogiem dla Faraona, a brat twój Aaron będzie twoim prorokiem. W Księdze Wyjścia 4.16 Bóg powiedział odnośnie Aarona: I będzie on twoim rzecznikiem wobec ludu. I stanie się tak, że będzie dla ciebie ustami,
a ty będziesz dla niego jak Bóg. Prorok był więc ustami, inaczej mówiąc, rzecznikiem Boga, niezależnie od tego, czy przepowiadał przyszłość, czy też nie. Większość nauczania proroków dotyczyła ich obecnego czasu i stanu. Mojżesz w większości przecież pisał o przeszłej historii, jednak wszystko, co napisał, było nazywane proroctwem. On był tym, który mówił z natchnienia Bożego. Jak Bóg powiedział w Wyjściu 4:15, ty będziesz mówił do Niego i włożysz słowa w Jego usta, a ja będę przy Twoich ustach i przy Jego ustach i pouczę Was, co macie mówić. A więc mówili oni, dlatego że Bóg wkładał im w ich usta to, co mieli mówić. Nie znaczy to oczywiście, że nie wyrażali czegoś w swoim stylu, prawda? Hebrajczycy, do których skierowano ten list, list do Hebrajczyków, bardzo dobrze wiedzieli, że Bóg przemawiał do ich przodków. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 3, wersetach 1 i 2, według przekładu toruńskiego, możemy przeczytać tam tak. Jaka jest więc wyższość Żyda? Albo jaki jest zysk z obrzezania? Paweł pisze, wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im powierzone zostały słowa Boże. W wersecie pierwszym tego listu do Hebrajczyków czytamy, że prorocy mówili w wielu częściach, dosłownie w wielu porcjach według greckiego słowa polimeros. Przed Chrystusem objawienie było odsłaniane ludziom przez Boga stopniowo i fragmentarycznie. A więc Bóg objawił nieco Adamowi, nieco Mojżeszowi, nieco Abrahamowi i tak dalej, i tak dalej. Kiedy na przykład Bóg powiedział do Abrahama w pewnym momencie jego życia, że w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi, to było wszystko, co Abraham na tamten czas usłyszał. Nie wiedział, jak, kiedy i gdzie ta obietnica się wypełni. Nie znał szczegółów na ten temat, prawda? Dzisiaj wiemy o wiele więcej o tym nasieniu, którym jest Chrystus, niż wiedział w tamtym czasie Abraham. Bóg nie wyjawił mu na przykład, przez które plemię to nasienie przyjdzie. Powiedział dopiero Jakubowi, że będzie to przez Judę. Powiedział dopiero Izajaszowi, że narodzi się z dziewicy. Powiedział dopiero do Micheasza, że urodzi się w Betlejem. Tak więc objawienie czy też odsłonięcie od Boga następowało systematycznie, ale, że się tak wyrażę, w porcjach, część po części. Podobną myśl zawiera Księga Izajasza w rozdziale 28, wersety 9 i 10, gdzie według współcześnionej Biblii Gdańskiej czytamy: kogo ma uczyć poznania, komu ma wyjaśnić naukę? Czyż odstawionym od mleka i odłożonym od piersi? Ponieważ podaje się przykazanie za przykazaniem, przykazanie za przykazaniem, przepis za przepisem, trochę tu, trochę tam. Jeżeli chodzi o wyrażenie na wiele sposobów z tego pierwszego wersetu, odnosi się to do wielkiej różnorodności sposobów, w jakich Bóg objawiał swoją wolę. I czytając pisma zauważymy, że czasem Bóg używał głosu w ogrodzie, czasem mówił przez aniołów, czasem przez zwierzęta, czasem pisał palcem, czasem przemówił z płonącego krzewu, później mówił przez Mojżesza i innych proroków, często w wizjach i snach. W przeciwieństwie do doświadczania fragmentarycznego objawienia woli Bożej za pomocą różnych sposobów, chrześcijanie pochodzenia hebrajskiego dożyli dni ostatnich, w których spotkał ich jedyny w swoim rodzaju, niezwykły przywilej, o czym możemy przeczytać w wersecie 2 tego pierwszego rozdziału listu do Hebrajczyków. Czytamy tam: w tych ostatnich dniach przemówił do nas w swoim Synu, którego ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego też uczynił wieki. Wyrażenie w tych ostatnich dniach, dosłownie z greckiego
eschaton. Dotyczy, jak się jeszcze bardziej o tym przekonamy, z całego kontekstu orędzia do Hebrajczyków, końcowego okresu wieku Mojżesza. Wielu myli ten specyficzny w dziejach narodu izraelskiego okres z dniami ostatnimi historii ludzkości. Pisma Święte nigdy nie zwracają naszej uwagi na dni ostatnie historii ludzkości, a jedynie na dni ostatnie Starego Przymierza, zawartego z Izraelitami za pośrednictwem Mojżesza. Pan Jezus, przepraszam, na początku swojej działalności na ziemi powiedział: nie myślcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków, nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zatem czas przyjścia Pana Jezusa Chrystusa miał miejsce w dniach ostatnich, w końcowym okresie prawa i proroków, i jego przyjście miało, według przecież jego własnych słów, na celu ich całkowite wypełnienie. Porównajmy to sobie z listem do Galacjan 4:4 chociażby. Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna, prawda? W odróżnieniu od wieku Mojżesza, era mesjańska, a więc wiek przewyższającego wszystkich i wszystko, oczywiście w kontekście słów w liście do Hebrajczyków Chrystusa, nigdy nie będzie mieć końca. Pan Jezus Chrystus urodził się w trakcie panowania Imperium Rzymskiego, w czasie którego, według proroctw zapisanych w tzw. Księdze Daniela, miał objąć Królestwo. Logicznie rzecz biorąc, więc Królestwo to zostało już przez Niego objęte prawie 2000 lat temu. Bowiem wtedy to Pan Jezus Chrystus został Panem Panów i Królem Królów. Skoro zatem pisma wskazują na dni ostatnie jako okres przejściowy, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, i skoro Pan Jezus objął już wszelką władzę, to mówienie dzisiaj o tym, że dni ostatnie są jeszcze czymś, co musi mieć miejsce w naszej przyszłości, jest niedorzeczne i w żadnym wypadku nie oparte, nie wspominając już faktów historycznych, na egzegezie z tekstów biblijnych. Co do długości trwania panowania Mesjasza, jego wieku, Izajasz napisał: dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany, na jego ramieniu spocznie władza, a nazwą go imieniem Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju, a rozszerzeniu jego władzy i pokoju nie będzie końca. Zasiądzie na tronie Dawida i nad jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością odtąd i na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Jest to tekst według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Podobnie o czasie panowania Chrystusa wypowiedział się zapowiadający Jego narodziny anioł, mówiąc do Marii: i oto poczniesz w łonie i urodzisz Syna i nazwiesz Go imieniem Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron Dawida, jego ojca, i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a królestwo jego nie będzie końca. Łukasza 1 od 31 do 33 według przekładu toruńskiego Nowego Przymierza. Czy biorąc pod uwagę powyższe wypowiedzi, pomagają nam one zrozumieć ponad wszelką wątpliwość, że panowanie, a więc era czy też wiek Mesjasza, nigdy nie będzie miał końca. A co za tym idzie, nigdy nie będzie ta era miała dni ostatnich. Dni ostatnie były jedynym w swoim rodzaju okresem u schyłku Starego Przymierza, które, jak się jeszcze przekonamy z tego właśnie listu do Hebrajczyków, nie mogło w swoim założeniu doprowadzić ludzi do doskonałości, a wręcz przeciwnie. Wskazywało ono na beznadziejny stan człowieka przed swoim Stwórcą. Dlatego musiało ono zostać zastąpione nowym i doskonałym przymierzem, opartym nie tylko na doskonałych i wspaniałych obietnicach Boga, który jest przecież Bogiem, który nie może kłamać, ale również na doskonałej ofierze, jaką złożył sam Pan Jezus Chrystus. Tak więc termin dni ostatnie, o których czytamy na kartach Nowego Testamentu,
to okres przemijania przymierza Mojżeszowego i czas wypełniania wszystkich obietnic danych przez wiekami przez prawdomównego Boga. Był to okres od działalności Jana Chrzciciela aż do zniszczenia Jerozolimy w 70 roku naszej ery. W pierwszym liście Piotra, rozdziale 1, wersycie 20, czytamy, że Chrystus jako niewinny i nieskalany baranek został objawiony ze względu na adresatów Piotra, a więc wierzących w pierwszym wieku naszej ery. W czasach ostatecznych, w których, jak twierdził wielokrotnie i zdecydowanie apostoł Piotr, wszyscy oni wtedy żyli. Podobnie wypowiedział się apostoł Paweł w 1 Koryntian 10:11, pisząc, że historyczne wydarzenia związane z przeżyciami Izraela na pustyni służą im, ludziom, których dosięgnął koniec wieków, za przykład. Jak zatem zauważyliśmy, pełne objawienie Boga co do planu zbawienia zostało skompletowane przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa, już w pierwszym wieku naszej ery. Po zakończeniu całego dzieła zbawienia, które miało mieć miejsce jeszcze w pokoleniu, do którego przemawiał Chrystus i które to zbawienie było wypełnieniem dosłownie wszystkiego, co zostało napisane, Bóg miał zamknąć widzenie i proroctwo, o czym możemy przeczytać w Daniela 9:24, i miał to uczynić na wieczność. I jest to jeden z kluczowych argumentów na fakt, że po roku 70 naszej ery Bóg nie posługuje się już, jak to czynił w przeszłości, ani widzeniem, czyli ponadnaturalnymi objawieniami, w tym także snami i wizjami, ani urzędem proroka. Wszystko, co było do wypełnienia, zostało zrealizowane w roku 70 naszej ery. Wtedy też cała eschatologia, a więc czasy końca, została w pełni i co do joty zrealizowana. Stąd też termin zrealizowana eschatologia, którym często posługuje się w swoich publikacjach czy materiałach. Także widzimy, że Pan Jezus Chrystus, kiedy objawił się w dniach ostatnich i objawił się 2000 lat temu, objawił się w okresie, w którym trwały dni ostatnie. Ale przejdźmy dalej, bo nie na dniach ostatnich chciałbym się tutaj w tym materiale skupić, omawiając dwa pierwsze wersety pierwszego rozdziału listu Hebrajczyków. Przejdźmy dalej. Pisząc, że Bóg uczynił wieki przez Pana Jezusa Chrystusa, z greckiego aionas, autor zwraca uwagę na podstawową, a jakże często fałszowaną przez kulty religijne, takich jak chociażby Mormoni czy Świadkowie Jehowy, prawdę o Nim. Pan Jezus Chrystus nie jest jednym ze stworzeń, lecz jak Jego Ojciec, Stwórcą. W wersecie tym oczywiście, w odróżnieniu od tego, co napisał o Chrystusie jako Bogu JHWH później, autor w centrum uwagi nie pokazuje nam dzieło stworzenia ani na ziemi, ani w niebie. Ale skupia się na tym, że Bóg razem z Bogiem Ojcem stworzył wieki. W centrum uwagi są eony, a więc wieki. Z kontekstu dowiemy się, że list do Hebrajczyków omawia kontrast pomiędzy wiekami Starego oraz Nowego Przymierza. Zatem, kiedy autor pisze o wiekach stworzonych przez Boga Syna, daje nam do zrozumienia, że miał on udział w ich stworzeniu. Zatem Chrystus nie tylko jest praprzyczyną, stwórcą tych wieków, ale jak się jeszcze okaże i co najważniejsze, stał się ich główną postacią. W następnym materiale omówię więcej szczegółów na temat tego, że Pan Jezus Chrystus, Jego wielkość przewyższa wszystkich i wszystko, oczywiście w kontekście tego, o czym autor informuje nas w tym liście, w liście do Hebrajczyków. Mam nadzieję, że pomogłem choć nieco przybliżyć klimat tego listu tym, którzy są tym zainteresowani.
i życzę Wam miłej lektury, owocnych studiów. Zostańcie z Panem naszym, Panem Jezusem Chrystusem. Do następnego razu, do zobaczenia.